Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Flaty, z mod z Battlefielda 1. Będziemy sobie dzisiaj pykali ostro, ponieważ dzisiaj jest, słuchajcie, beta dla insiderów, ale to praktycznie każdy taką betę posiadał. Sobie, słuchajcie, będziemy teraz szarżowali na koniu. Konie tutaj są w porządku, ale nie jest to główny środek transportu. W sensie nie dla mnie. Czołgi są zajebiście overpowered, lekkie czołgi, polecam, naprawdę zajebista sprawa, z 8 na 10 zrobiłem na piechocie, wsiadłem sobie na czołg i zrobiłem sobie punkty 20 do 10, także naprawdę coś tutaj jest pięknego, czołgi są naprawdę świetne, zresztą mapa też jest bardzo otwarta. I tutaj te czołgi faktycznie elegancko koszą. Poczekajcie, tylko tutaj chciałbym VoIPa wyłączyć. O, dokładnie, żeby nikt mi tutaj nie gadał. Gram sobie tutaj z drużynką Akord, Sawyer, Gragamet. Także jest fan, jest moc. Gierka jest niesamowicie miodna, optymalizacja jest wykonana perfekcyjnie, nie ma do czego się przyczepić. Nikt z naszych, z członków naszej drużyny nie ma lagów, wszystko chodzi elegancko, wszystko chodzi płynnie. Także ja niestety na koniu mam bardzo małe doświadczenie, jeżeli o to chodzi. O kurna, o kurna, o kurna, o kurna, o kurna. Przejechał samochód. Jestem tutaj żołnierzem. Assaultem gram, czyli ofensywnym, antyczołgowym, natomiast słuchajcie, jak zdyspiłem się na koniu, to pewnie jestem kolejną klasą. Dobra, popędzimy sobie trochę tutaj, może kogoś nawet zabijemy. Można tutaj też zmienić na tarczę, znaczy na szablę, a nie na tarczę, kurna, co ja gadam. Już ktoś tutaj koń ma, słuchajcie, HP, konia da się zabić. Konia da się zabić niestety, także chyba... O panie! Kurna, marszałek Piłsudski na koniu szarżował na ciebie! Insta kill, jeszcze ktoś tutaj jest. Jeszcze ktoś tutaj się kryje na tym punkcie D. Kolejna ofiara! Kolejna ofiara marszałka! 58 HP, konik się tutaj nie zmęczył. Niestety nie może przeskoczyć drutów kolczastych, a to ciekawa sprawa. Można szarżować na shifcie. Lepiej tutaj się poruszać jednak po otwartej przestrzeni na tym koniu, no bo... Koniku, nie! Gdzie żeś ty mnie wywiózł? Gdzie żeś wywiózł swojego marszałka? Kurde, zleciałem normalnie, dobra, nie ma już dla mnie ratunku. Niestety nie ma żadnych tutaj czołgów. Dobra, przejdziemy się na G, punkt G, najbardziej wrażliwe miejsce na tej mapie. Także co mogę powiedzieć, używam tutaj broni Automatico, czyli odpowiednika AEK. I to Automatico również niesamowicie rządziło w Alfie, tako i rządzi właśnie tutaj. Broń zajebiście szybkostrzelna, dosyć celna, niestety nie mogę wziąć. Kustomizacja broni tutaj niestety nie istnieje w becie, no nie byłem w stanie skustomizować sobie niczego. I jak widzicie, mamy burzę. Bazę artylerii, no solo tutaj niewiele zdziałam, coś czuję. Nie widać żadnych przeciwników, ale to normalne, już się ktoś na mnie odrodził. Także będziemy sobie ten punkt zajmować. Nikogo z przeciwników na razie nie ma na punkcie. Jak mamy tutaj punkt G, przejmujemy w tej chwili. Mamy tykanie, widzimy ten punkt G u góry naszego HUD-u. No to jak będą przeciwnicy, to będziemy widzieli też takie czerwone kreski oprócz naszych niebieskich. Ale nikt nie wszedł jeszcze, bo być może ktoś się tutaj zrespił, ale jeszcze nikt nie wszedł. Potem sobie pędzimy na FC. Nie mogę się doczekać, aż sobie wsiądę do lekkiego czołgu. Sawyer, mój wierny towarzysz walki.
Da się oczywiście szarżować na przeciwników, można szarżować nawet z 1 metra i nadziewać ich na rożen, co też jest dosyć skuteczne. I są oczywiście żołnierze specjalni, znaczy uniformy specjalnych żołnierzy do wzięcia rozsiane na mapie. Na F znajduje się LKM. Gościu, który chodzi z takim LKM-em, nie można niestety z niego przybliżać. Może go będę w stanie podnieść? Niestety nie, on jest tutaj w tej skrzynce. Jest jeszcze również do podniesienia miotacz ognia. Świetna sprawa, niestety nie na duże odległości. Wiadomo, w ogóle ci żołnierze specjalni na duże odległości są dosyć kiepscy. Trzeba jednak podejść blisko. O, kurna. Dobra, ktoś tam się znajduje. Wo, 16 HP. Automatiko jednak tutaj podziałał. Mamy C, więc. Więc obejdziemy od tyłu tych gości, którzy tutaj są. Nie powinno być żadnych przeciwników teoretycznie. Nie wiem, czy tamci zostali już rozwaleni. Kiepska jest możliwość oznaczania, jak podczas tej burzy piaskowej. I słuchajcie, walka wręcz jest tutaj mega istotna. Walka wręcz jest mega istotną rzeczą. Dziękuję bardzo. Walka wręcz jest mega istotną rzeczą, czyli wiecie jak to było. W trójce i w czwórce. W trójce tylko od tyłu, w czwórce od przodu, ale mogła być zastosowana kontra. Tutaj czegoś takiego jak kontra nie ma. Dlatego na bliską odległość nie strzelajcie z przeciwnikami, tylko od razu walcie. Od razu w nich walcie, od razu w nich uderzajcie z pałką, saperką, cokolwiek macie pod ręką. Wydawało mi się, oj, chyba jest czołg na C. A czołg to jest coś takiego, co po prostu was zniszczy. Można zamykać drzwi, można zamykać i otwierać okna. Co też jest bardzo fajne. No walka z czołgami jest tutaj niesamowicie trudna. O, otworzymy sobie to okienko, albo i nie. Nie da się od zewnątrz. To od wewnątrz. Patrzcie, kurde, otwieram okienko. Kuku, zamykam okienko. Nie mam, nie. Wszystko, kurde, otwieramy, zamykamy. Nawet takie chyba da się otworzyć. O, dawaj, otwieraj, zamykaj. Dobrze. To jest C, to jest taki jedyny punkt z większymi zabudowaniami, co w sumie daje dosyć dużo. Gaz, maska gazowa, nie będę jej na razie tutaj wkładał. Ciężko jest na tym punkcie. To chyba akurat jest gaz naszych ziomków. Ajajaj, skąd nie rozwalił niestety. Mogę w sumie tam się schować i poczekać na tego gościa, który przed chwilą tutaj wbiegł. Że ja już naprawdę sobie tutaj elegancko pokosiłem. Są oczywiście 4 klasy: szturmowiec, medyk, żołnierz wsparcia i scout, aka snajper. Bo do tego się przede wszystkim ta postać nadaje głównie. Głównie tak jest wykorzystana. Nie jako scout, tylko jako snajper. Nie jako zwiadowca. Ok, podchodzimy do tego punktu od innego. Oczywiście jest tutaj sławny pociąg. Pociąg do szczęścia, który to pociąg. O, fuck. Cholera, jasna, wziąłem inną klasę, lol. Da się przestawić tutaj ogień na automatyczny. Ale w praktyce działa to jakoś specjalnie dobrze, tak mi się wydaje. We have lost objective Freddy. A! Nie ma kamperki na dachu, to kurna nie obrzasku jest mapka. To nie jest Battlefield 4, kochanie. Kurna, co to tak trąbi? Chyba jakiś bug poszedł, tak mi się wydaje. O!
Kurde, klakson mu się zaciął. Panie. Panie, zacięty klakson. O, uspokoiło się. Dobra, otworzymy sobie. Kurde, o, cholera jasna. No i snajpuch mnie tutaj zabił. Patrzcie, patrzcie, jak się czai. Turek, Turek, słuchajcie. Zaserwujcie kebaba. Zaraz im, kurna, doprawię to ostrym sosiwem i zobaczymy, jak będą grali. Kurczę, nie ma nigdzie czołgu, żeby go sobie wziąć. Dobra, to może tym razem na B. No, tutaj może być dosyć niebezpiecznie. Będziemy biegli przez otwarte tereny. Ale płotką się najeździłem. O, o. Oj, cholera. No. Dobra, dobra, spróbujemy go zaszarżować sobie. Nie mogę go oznaczyć. O! O, dobra! Jest! I padłem. Ale! Wurf! Wurf! Totali wurf to było. Totali wurf. Szarża elegancka. Szarża elegancka. Już zostałem pomszczony przez kogoś tam. Dobra, jednak bierzemy sobie automatiko moje. Asalciko automatiko. Nie ma nadal żadnych czołgów. Żadnych czołgów nadal nie ma tutaj. Do wzięcia. Trzeba na te dachy jednak uważać. Olera, to chyba był samolot. Nie, nie, nie otwieram. Ty drzwi, co ty w stodole mieszkasz? Chcę tutaj... Moi żołnierze tutaj popadali się. I najbezpieczniej będzie jednak w budynkach. Słyszę ich. Ups. Czasami to wskakiwanie do budynków jest trochę niespecjalnie dobrze wykonane. Dlatego cenię to się. W dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie co przejąć. Budynki to do nich właśnie trzeba mocno wbiegać. To w nich broń automatiko najbardziej rządzi. O, tam już jakiś... Słuchajcie, jakiś koniuszy tam już przeskoczył. O. Aj, nie udało się. Jednak odrzut tej broni jest dosyć sporawy. Okej, sobie gdzieś może tutaj zakampimy. Może na kominek sobie wskoczymy. Przejmowanie punktu z tej perspektywy. A nie, nie, no przejmujemy, żadnych przeciwników nie ma w polu przejmowania. No, C4 mi rzuciło, nie? No właśnie, kurna. Hamidło jedna, niszczy. No i właśnie został już rozwalony. Cholera. Jest jeden tutaj również minus, który zaobserwowałem, mianowicie jeżeli strzelacie, to bardzo często nie pojawiacie się na minimapie, nie jesteście oznaczeni. No, być może dzieje się tak dlatego, że po prostu nie ma tutaj tłumików, tak? I nie można w żaden sposób, by zapobiec temu niepojawianiu się na minimapie podczas strzelania. Zatem twórcy postanowili, że na tej minimapie podczas strzelania pojawiać się nie będziecie, albo będziecie się jakoś bardzo rzadko, czy coś takiego. Cholera jasna! Automatico for the win. Automatico for the win to jest po prostu aek czasów z pierwszej wojny światowej. To jest broń niesamowita. Szkoda, że nie można customizować sobie uzbrojenia. Jeszcze bym wam tutaj pokazał jazdę czołgiem, gdzie tutaj się jakieś czołgi za chwilę zrespią, a nie chcę za bardzo czekać na ten resp.
Może sobie poczekamy tak gdzieś 10 sekund i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo czołgiem no tutaj wykręca się takie staty, że szczęka opada. O, na punkcie. No dobra. Dolać ten czołg. Ajajajajaj, no i tak. Wyjebałem się, za przeproszeniem. Tutaj był ukryty za skałą. Na tym punkcie jest strasznie dużo, aż po prostu świerzbi mnie palec od... Świerzbią mnie ręce ładownicze. O, mamy czołg! O tak, dobra. Pojedziemy sobie na G. Pojedziemy sobie na G i pokażemy tym zjadaczom kebabów, na co stać współczesną artylerię. Współczesny, nie artylerię, tylko współczesne wojska opancerzone. Współczesne do czasów, w których gramy oczywiście, bo wiadomo, że to nie jest jakiś Abrams. Dobra, ciśniem, bo uśniem, kurde. Mamy oczywiście shotguna. Będzie działo główne. Jest również ciężki czołg. Dobra, mamy. I teraz pojedziemy sobie na F. Silver Gamer tam już siedzi sobie. Dobra, czasu jeszcze jest trochę. Jeszcze trochę, 2,5 minuty. Generalnie ani jedna gra, w której do tej pory, brałem udział, nie skończyła się zwycięstwem punktowym. Zawsze się kończy czas. Zawsze się kończy czas gry. O, tutaj jest ciężki żołnierz, wydaje mi się taki, którego można podnieść właśnie. Żołnierz specjalny. Mamy Capture the flag. Ciśniemy na C. Panie, gdzie tego konia tutaj ma pan? Gdzie tym koniem pan jedziesz? Capture the objective. Tam widziałem gnojka. Dobra, zawracamy. No, to teraz będzie, słuchajcie, się działo. Chyba, że mnie rozwalał od razu. No, taka opcja też jest dosyć prawdopodobna. Znaczy, mało prawdopodobna, ale prawdopodobna. Dobra, mamy tam ciężki czołg. Cholera. Lęcz to jest. O, widzicie, jak go wyjąłem z takiej odległości? To jest niesamowite. Możecie tym czołgiem, no, traktować go jako czołg snajperski po prostu, bo z takiej odległości można gości wyjmować, że to już głowa mała. Jeb! Jeszcze raz! I jeszcze raz! To dwa pociski. O, zabiłem bakunia. Dobra, przeładuj. 6 pocisków mamy tutaj do dyspozycji. Myślę, że się kryje w tym budynku. Cholera. Bardzo dużo piechoty, a my nie mamy amunicji zapakowanej. Ginął. Nie chcę się nawalać z tym czołgiem. Oj, już niestety porażka. Porażka była, niestety nastąpiła porażka, natomiast grało się naprawdę wybornie. Mam nadzieję, że wy też posiadacie Insidera i będziecie mogli dołączyć do pola, na pole walki. Do pola walki, dołączyć na pole walki, wbić już dzisiaj. Dołączajcie, grajcie, zobaczymy, co tutaj było. Najwięcej flag przejętych.
Proszę bardzo, Cade Ratio nie było oszałamiające, natomiast bardzo przyjemnie się grało, także dziękuję wam serdecznie za to, że byliście tutaj ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej, hej!